niedzielę 28 stycznia po raz 32 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dla Mszeńskiego Sztabu było to wyjątkowe wydarzenie, bowiem obchodził on swój mały jubileusz. Po raz 30 na ulicę naszych miejscowości wyszli wolontariusze, aby zbierać pieniądze na rzecz orkiestry. Dlaczego pan wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? To jest jedna z najlepszych inicjatyw. Uważam, że za to Nagroda Nobla. Od wczesnych godzin porannych już można było zobaczyć wolontariuszy z puszkami. Nie była to taka tradycja, jak teraz mają dziewczynki, że co roku to jest. Właściwie się angażujemy od samego początku, odkąd dziewczynki w sumie były malutkie. Centrum dowodzenia, gdzie tak naprawdę zapadały w tym dniu wszystkie decyzje, mieściło się jak co roku niezmiennie od 30 lat w tym oto budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Po raz 30 jest finał w Mszanie Dolnej, no i trochę wspomnień mamy związanych z tymi różnymi finałami. Cykl wydarzeń, które w tym dniu zostały zorganizowane, rozpoczął się od balu dla dzieci. Każdy z uczestników nie mógł się tutaj pokazać bez karnawałowego stroju. Są różne atrakcje, jak właśnie fotobudka, różne przebieranki, także myślę, że będzie kupa śmiechu. To świetna inicjatywa, myślę, że nie ma nic piękniejszego niż pomaganie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Były też pachnące warsztaty, które przygotowała Fundacja Macerat. Spore zainteresowanie towarzyszyło wyborowi najlepszego ciacha w mieście. Było w czym wybierać, ale był też i dylemat, które z tych łakoci jest najbardziej smakowite i zasługuje na miano tego, które podbije każde podniebienie. Próbowaliście razem tych ciast, które wam najbardziej smakowało? Zdecydowanie cynamonki, tak? To samo co koleżanka, cynamonki to przepyszne, wszystkie są przepyszne. Kibicuje pani. O, oczywiście, wygląda rękami. Ruszyliśmy również z kamerą do Dobrej, gdzie blisko 50 wolontariuszy kwestowało na rzecz Mszańskiego Sztabu. Znajdujemy się w Dobrej z przedstawicielami tutejszego sztabu WOŚP. Ilu wolontariuszy zbiera pieniążki w tym roku? 48 wolontariuszy na terenie gminy Dobra oraz w Szczyżycu. Są też nasi wolontariusze, którzy podlegają pod nas, no i pod Mszanę Dolną. Jak ludzie reagują? Znaczy zależy, są tacy, którzy omijają, ale są tacy, którzy przychodzą z dziećmi i właśnie dzieci wrzucają i też fajnie się daje serduszka, no jest generalnie super. Czyli kolejny rok też. Tak, oczywiście jestem za tym i lubię pomagać, więc jestem tu, gdzie jestem. Czułe oko obiektywu naszej kamery towarzyszyło marszowi kundelka, a o czworonogach, które szukają dachu nad głową, opowiadała Katarzyna Mucha, prezes Fundacji na Psim Ogonie. To jest dziadziuś, piesek 14 lat spędził na łańcuchu, w momencie interwencji, w której go odbieraliśmy, był jedną wielką raną. Teraz po spędzonych 2 miesiącach w Fundacji już dobrze wygląda. No i również będziemy się rozglądać za domem dla niego. Taka ostatnia meta, myślę, żeby ktoś mu dał spokojną starość. Tutaj mamy 2 dziewczynki, bardzo kochane Sunie, przyjechały do nas kilka dni temu. Mają jeszcze jednego chłopczyka, który z nimi przyjechał. Niestety właścicielka dziewczynek umarła i osierociła 3 pieski. Pieski zamieszkały niestety na balkonie, bo po prostu rodzina, która przejęła nieruchomość po pani, nie życzyła sobie psów, także z psów domowych stały się psami bezdomnymi. Także taki apel jeszcze dla tej trójki, bardzo prosimy o wspaniałe domy. Czworonogi również przyłączyły się do biegania na bieżni Stadionu Miejskiego. Tu tradycyjnie prym wiedli członkowie sekcji biegów Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej. My praktycznie co roku startujemy, bierzemy udział w tej pięknej imprezie. Popieramy to, mi jest fajnie. A jeżeli chodzi o samą pogodę dzisiaj? Pogoda jest bardzo dobra, jak co roku jest bardzo dobra pogoda. Życzymy powodzenia w biegu. Dziękujemy, damy radę. A skoro o bieganiu, to również nasza wizyta w restauracji Perła w Mszanie Dolnej. Tam była okazja docenić tych, którzy przebiegli trasę mszańskiego serducha. Jesteśmy w restauracji Perła w Mszanie Dolnej. Ze mną Piotr Armatys. Dlaczego akurat tutaj znaleźliśmy się dzisiaj? Było wyznaczone serduszko przez nasz sztab, które trzeba było przejść lub przebiec, i właściciele oraz pracownicy restauracji Perła oraz sali bankietowej Foksal, również hotelu Limanowa, zobowiązali się, że za każde przejście tej trasy zapłacą 5 zł. W związku z powyższym dzisiaj przyszliśmy te pieniążki odebrać, no i chcieliśmy wręczyć podziękowanie w imieniu sztabu naszego, więc może na ręce Piotra, tak? Dzięki. Proszę zaczekać na obsługę. Jaka długa była ta trasa? Trasa miała odległość około 5 km
przeszło ją około 250 osób. Czyli odzew był bardzo dobry. Bardzo dużo osób się zgłosiło i za to też przekazujemy symboliczny datek na orkiestrę. Dzień dobry, miło nam Państwa widzieć. Proszę zaczekać na obsługę. Efektowny, a zarazem edukacyjny pokaz alarmu pożarowego, a także niesienia pierwszej pomocy dali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Tak, jest osobą poszkodowana. Ty jesteś bezpośrednim świadkiem. Osoba poszkodowana